Witam Państwa. Nazywam się Anna Piekarska, jestem kierownikiem Katedry Chorób Zakaźnych i chciałam Państwu przekazać aktualne informacje na temat szczepień przeciwko SARS-CoV-2. Problem wynika z tego, że otrzymuję od Państwa ogromnie dużo zapytań, wątpliwości. Pytacie Państwo, czy się szczepić, czy się nie szczepić. Wiele z osób, zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich, nie dysponuje informacjami wystarczającymi do podjęcia decyzji o szczepieniu. I stąd mój wykład. Postanowiłam podzielić się z Państwem aktualnym stanem wiedzy na temat szczepień przeciwko SARS-CoV-2, jako że akcja szczepień od 28 grudnia prawdopodobnie rusza. Proszę Państwa, w roku 2020, który zapisze się na pewno w historii świata i w historii medycyny, było takie jedno pytanie, które właściwie cały czas sobie wszyscy zadawaliśmy. Kiedy to się skończy? Czyli kiedy skończy się epidemia? I bardzo długo nie potrafiliśmy na to pytanie odpowiedzieć. I w tej chwili, od kilku dni, kiedy wiemy, że jest zarejestrowana szczepionka przeciw SARS-CoV-2, pierwsza ze szczepionek, jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy skończy się epidemia. I proszę Państwa, ta epidemia to jest jak ta kula tocząca się, którą możemy powstrzymać, a możemy nadawać jej rozpędu. Epidemia skończy się w dwóch sytuacjach. Pierwsza to jest taka, mówimy tutaj o danych dotyczących Polski. Pierwsza sytuacja jest możliwa wtedy, kiedy przechoruje COVID 25 milionów osób. Tyle nam jest potrzebnych do tego, żebyśmy mieli jako populacja odporność zbiorowiskową na to zakażenie. W tej chwili szacujemy, że przechorowało około 5 milionów osób, zarejestrowanych jest około 1 300 000, natomiast myślę, że to jest dużo większa liczba i powiedzmy, że około 5 milionów osób przechorowało to zakażenie. Natomiast do tego, żebyśmy mieli odporność zbiorowiskową, potrzeba 25 milionów. To łatwo policzyć, że epidemia powinna trwać kolejne 4 lata. To trudno sobie wyobrazić, co się stanie po 4 latach właściwie permanentnego lockdownu z gospodarką, z edukacją i z nami również. Druga opcja zakończenia epidemii jest taka, że masowo rozpoczniemy szczepienia i te 25 milionów osób, które będą nam gwarantowały odporność zbiorowiskową, zaszczepimy. I proszę Państwa, wynika z tego, że nie ma wyjścia, szczepić się musimy, a szczepienia są skuteczne i bezpieczne, co zaraz pokażę. Napędzać te epidemie będą, co na pewno wiadomo dzisiaj, ruchy antyszczepionkowe. Czyli to te wszystkie organizacje, które są przeciwne szczepieniom, które kontestują szczepienia, które zniechęcają nas do szczepień, niestety będą powodowały, że epidemia będzie się przeciągała. Teraz szczegóły. Nauczyciele akademiccy, zarówno profesorowie, jak i studenci, no, lubią znać szczegóły medyczne, szczegóły techniczne, do tego, żeby wyrobić sobie zdanie o danym preparacie leczniczym czy o danej metodzie stosowanej w medycynie. I proszę Państwa, chciałam podzielić się z Państwem informacjami, jakie mamy w tej chwili na temat szczepionek, które w najbliższym czasie będą dostępne do szczepień, które będą dostępne na rynku, które już w poniedziałek prawdopodobnie najbliższy będziemy mieć w naszym kraju. Najbliższa nas, bo już zarejestrowana i dostępna, przepraszam najmocniej, to jest szczepionka Pfizer, oparta na technologii mikroRNA. Tych szczepionek mikroRNA będzie kilka. Tutaj firma Moderna już też jest w tej chwili w rejestracji. Słyszeliśmy, że w Stanach Zjednoczonych już zarejestrowana. Trzecia szczepionka CARVac. To są wszystko szczepionki mikroRNA. Te szczepionki budzą pewien niepokój, moim zdaniem kompletnie nieuzasadniony. Zaraz powiem dlaczego. Zasada działania tych szczepień jest taka, że wprowadzono do szczepionki mikroRNA wirusa SARS-CoV-2, które koduje białko, jedno z tych kluczowych białek, białko spike, białko, dzięki któremu wirus jest w stanie połączyć się z komórką. I podając preparat szczepionkowy, czyli to mikroRNA do komórek naszych mięśni,
powodujemy, że te komórki zaczynają produkować to białko, nie całego wirusa, to jedno białko. I układ immunologiczny może zareagować wytworzeniem przeciwciał, co daje nam odporność przeciw zakażeniu wirusowemu. Najprawdopodobniej również przeciwko zakażeniu wariantami, które zapewne w Polsce też już są. I myślę, że panika o to, że szczepionki będą nieskuteczne wobec wariantów, jest w tym momencie absolutnie nieuzasadniona. Proszę Państwa, te szczepionki, powiedziałabym, mikroRNA szczepionki mają same zalety. Przede wszystkim takie, że one są totalnie czyste. W porównaniu ze szczepionkami wektorowymi na przykład, które będzie oferowała nam w przyszłym roku prawdopodobnie AstraZeneca i Janssen, one jeszcze nie są zarejestrowane, te szczepionki nie zawierają ani wirusów, bo tutaj do wektorowych szczepionek musi być wirus atenuowany, który wprowadza białka szczepionkowe do organizmu, ani glikolu, ani metali ciężkich, ani białka jaja kurzego, czyli tych wszystkich substancji, które w większości szczepionek powodują, że te szczepionki mogą wywoływać odczyny alergiczne. W szczepionkach mikroRNA tego nie ma. W szczepionce mikroRNA mamy mikroRNA, krople tłuszczu, w której jest to mikroRNA osadzone, i sól fizjologiczną, w której to wszystko jest rozpuszczone do podania. Także proszę Państwa, te szczepionki, ja śmiem twierdzić, będą prawdopodobnie najczystszymi i najdoskonalszymi technologicznie szczepionkami, jakie do tej pory nauka stworzyła. Pozostałe szczepionki, tak jak powiedziałam, oparte są na zasadach takich, na jakich się tworzyło do tej pory szczepionki, czyli szczepionki wektorowe, kiedy to wirus, adenowirus atenuowany jest konieczny do tego, żeby białka SARS-CoV-2 wprowadzić do organizmu, czy wreszcie szczepionki podjednostkowe, gdzie w odpowiedniej zawiesinie umieszczone są białka wirusowe. Wszystkie te szczepionki, jak Państwo widzicie, stosowane są domięśniowo i wszystkie najprawdopodobniej będą wymagały dwóch dawek. Pierwsza dawka, jak zaraz pokażę, już wywołuje odporność. Druga dawka prawdopodobnie będzie służyła do wzmocnienia odpowiedzi immunologicznej tak, żeby ona była trwała, żeby ona nie zaniknęła po kilku miesiącach, tylko żeby utrzymywała się jak najdłużej. Jeszcze nie wiemy, jak długo. To jest jedno z pytań, na które dziś do końca nie potrafimy odpowiedzieć. Tutaj problemem w tych szczepionkach mikroRNA jest konieczność przechowywania w bardzo niskich temperaturach, ale te problemy technologiczne czy logistyczne już dziś właściwie są rozwiązywane bardzo skutecznie. Szczepionką Pfizera do dziś zaszczepiono ponad 2 miliony ludzi na świecie. I proszę Państwa, nic dramatycznego jak na razie się nie wydarzyło. Zaraz powiem o skuteczności i o działaniach tak zwanych niepożądanych. Proszę Państwa, my do pewnego momentu, my, czyli osoby środowiska, przedstawiciele środowiska chorób, lekarzy chorób zakaźnych czy wakcynologów, wypowiadaliśmy się do pewnego momentu bardzo ostrożnie na temat szczepień i przełom nastąpił w chwili, kiedy udostępniono nam dokumenty rejestracyjne, teraz będę mówiła tylko o szczepionce pfizerowskiej, tejże szczepionki, oraz gdy ukazała się publikacja, to było 12 grudnia tego roku, czyli właściwie no kilka dni temu, tydzień temu, kiedy ukazała się publikacja podsumowująca wyniki badania drugiej i trzeciej fazy badań klinicznych nad szczepionką Pfizera. Ta publikacja ukazała się no, w doskonałym czasopiśmie New England Journal of Medicine. Wszyscy marzymy o tym, żeby w tym czasopiśmie publikować, ogromny impact factor i na pewno sprawdzone dane tylko tam są publikowane. I proszę Państwa, to co ja zaraz pokażę na temat skuteczności i bezpieczeństwa szczepionki pfizerowskiej opiera się właśnie na tej publikacji. To są wyciągi z tejże publikacji. A więc najpierw skuteczność. Proszę Państwa, badanie szczepionki pfizerowskiej przeprowadzono w populacji wyjściowo ponad 40 tysięcy osób. Finalnie do podsumowania doszło 18 tysięcy osób, które otrzymały szczepionkę, to są te osoby oznaczone linią czerwoną, i ponad 18 tysięcy osób, które otrzymały równolegle placebo. Szczepienia rozpoczęły się w lipcu, więc my już mamy półroczny okres obserwacji. I proszę Państwa, otóż jakie były wyniki? Już po tygodniu od pierwszej dawki możemy zauważyć,
że jest wyraźny rozjazd tych krzywych, jeśli chodzi o zachorowania na COVID. To jest czerwona krzywa osób, które zostały zaszczepione i w tej grupie 18 tysięcy było 9 przypadków zachorowań na COVID. W grupie osób, które dostały placebo, tych przypadków było ponad 170. Także skuteczność szczepionki jest na tej podstawie oceniona na 95%. Przypominam, że w medycynie praktycznie nie ma technologii stuprocentowych, tak podobnie jak w medycynie najczęściej nie ma zera, w związku z czym no, to jest bardzo wysoka skuteczność. To jest skuteczność na poziomie najlepszych szczepionek, jakie mamy, czyli szczepionek przeciw HBV. I teraz proszę Państwa, tu już widać, że szczepionka jest zdecydowanie szczepionką bezpieczną. Skuteczną. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Kwalifikowane do tych szczepień, do badań klinicznych, były osoby powyżej 16 roku życia, właściwie powyżej 12, ale ta grupa 12-16 tutaj jeszcze w publikacji nie jest podsumowana. Natomiast te osoby, które tutaj mamy, to są osoby powyżej 16 roku życia i osoby zarówno zdrowe, jak i chore. Nie chore na COVID, ale chore na różne przewlekłe choroby. W przeciwieństwie do większości szczepień nie zastosowano tutaj kwalifikacji tylko osób zdrowych. Tutaj byli ludzie tacy, jacy są w populacji ogólnej, z całą listą wymienioną w publikacji, którą polecam, chorób przewlekłych, chorób układu krążenia, no najróżniejszych schorzeń, łącznie z chorymi na AIDS. Czyli ta szczepionka była przebadana w ogromnej grupie pacjentów, bo proszę Państwa, 18 tysięcy osób, które dostają preparat szczepionkowy plus 18 placebo, to jest ogromna populacja jak na szczepienie, więc nie mówmy, że szczepionka jest niedobadana, bo ona jest dobadana bardzo dobrze. Natomiast proszę Państwa, w porównaniu z badaniami leków, to ja szczerze mówiąc nie znam badań klinicznych, rejestracyjnych, które by opiewały na populacji 18 tysięcy pacjentów plus placebo. Czyli to są ogromne grupy chorych, jak na badania kliniczne, które pozwoliły na ocenę skuteczności. I tak jak podkreślam, ta skuteczność nie została opisana wytworzeniem przeciwciał. Ta skuteczność została sprawdzona w boju, czyli została sprawdzona skutecznością w kontekście oporności na faktyczne zakażenie w świecie rzeczywistym. A więc skuteczność jest na pewno. Co z działaniami niepożądanymi, czyli z bezpieczeństwem szczepionki, o które się wszyscy bardzo martwimy? Proszę Państwa, to jest taka zbiorcza rycina dotycząca działań niepożądanych przedstawionych w podawce pierwszej, podawce drugiej. Te pierwsze dwa diagramy dla osób do 55 roku życia. Kolejne dwa u osób powyżej 55 roku życia. Też dawka pierwsza, dawka druga. Zaraz to pokażę w zbliżeniu. Ale chciałam zwrócić jeszcze uwagę, że słupki zielone to są zdarzenia niepożądane o działaniu bardzo słabym. Czyli mild. Niebieskie to jest moderate, czyli średnie, mało, ale tak naprawdę mało nasilone. Dopiero pomarańczowe i czerwone to są te zdarzenia faktycznie istotne o dużym nasileniu. I teraz proszę zobaczyć, że w grupie osób powyżej 55 roku życia po drugiej dawce szczepionki zarejestrowano takie oto działania niepożądane ogólne. Działania niepożądane miejscowe nie były w tym zestawieniu prezentowane. One są opisane w publikacji. To jest ból w miejscu wstrzyknięcia i zaczerwienienie utrzymujące się 1 do 2 dni o niewielkim nasileniu. I ten odczyn jest tak samo jak odczyny ogólne, nie jest wyrazem choroby, którą wywołuje szczepionka. To też proszę sobie uświadomić. To jest wyraz pobudzenia naszego układu immunologicznego, czyli dokładnie tego, co my chcemy uzyskać szczepieniem. Chcemy uzyskać ten wpływ na układ immunologiczny, który musi się obudzić i który musi zacząć produkować różne cytokiny i przeciwciała. I ten efekt uzyskano. I teraz proszę zobaczyć, jakie były te działania niepożądane w grupie szczepionkowej, preparat się nazywa BNT plus cyferki, w porównaniu z grupą placebo.
Przede wszystkim gorączka, zmęczenie, bóle głowy, dreszcze, pojedyncze przypadki wymiotów, tak samo jak biegunki, bóle mięśniowe, bóle stawów, konieczność zażycia preparatów przeciwgorączkowych u tych pojedynczych osób, które miały wysoką gorączkę. Czyli proszę Państwa, oceniono w podsumowaniu tej publikacji, że działania niepożądane są dokładnie takie, jak po wszystkich innych preparatach szczepionkowych. Tutaj nie ma niczego zaskakującego, niczego nowego, czy niczego w nasileniu niespotykanym dotąd. Tak jak powiedziałam, ta szczepionka ma szansę być jedną z najczystszych i najbezpieczniejszych de facto. Ja zawsze mówię, że zmęczenie i bóle głowy no, w każdym badaniu klinicznym są raportowane w działaniach niepożądanych w bardzo dużych odsetkach. Ja często zastanawiam się, czy w ogóle powinno być to traktowane jako działanie niepożądane, dlatego że bardzo często 70% pacjentów raportuje ból głowy i zmęczenie po przyjęciu preparatów w badaniu klinicznym. Osoby, które się zajmują badaniami klinicznymi, świetnie to wiedzą. I tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia. To są objawy, które mijały w ciągu kilku dni, maksymalnie 7 dni i są właściwie zaniedbywalne w porównaniu z konsekwencjami choroby, jaką jest COVID. Także proszę Państwa, szczepionka została przez badaczy określona jako absolutnie bezpieczna, bezpieczeństwo porównywalne z innymi szczepionkami i muszę powiedzieć, że po przeczytaniu z tej publikacji absolutnie się zgadzam. Także podsumowując korzyści i straty wynikające ze szczepienia SARS-CoV-2, po stronie strat cóż mamy? Zmęczenie, ból głowy, ból w miejscu podania, ból mięśni, to wszystko mija najdalej po kilku dniach. Teoretycznie jest możliwy, jak po każdym ksenobiotyku, który wprowadzamy do naszego organizmu, odczyn anafilaktyczny. To jest zdarzenie, które zawsze ma prawo wystąpić u osób podatnych i o tym musimy pamiętać, zaraz to pokażę przy przeciwwskazaniach. Co zatem mamy na szali korzyści wynikających ze szczepienia? Uniknięcie hospitalizacji, tym samym ciężkiego przebiegu COVID-u, uniknięcie zgonu i wreszcie skrócenie epidemii. Proszę Państwa, to jest w ogóle nieporównywalne. Korzyści do strat są absolutnie nieporównywalne. Ja szacuję, że skrócenie tej epidemii o te kilka lat dzięki szczepieniom pozwoli na uniknięcie tylko w skali Polski około 100 tysięcy zgonów. Bo jeżeli teraz przez rok mamy 25 tysięcy, no to pomnóżmy to razy 4, prawda? Więc tutaj wpływ szczepień i na przebieg epidemii może być no, nie do przecenienia i zaraz pokażę, jak to było z innymi epidemiami. Proszę Państwa, jeśli chodzi o przeciwwskazanie, jak każdy preparat medyczny, także do szczepienia przeciwko SARS-CoV-2, jak i do innych szczepień, mamy przeciwwskazanie. Są przeciwwskazania bezwzględne. Na pewno jest to ciąża i laktacja, aczkolwiek trzeba pamiętać, że są to przeciwwskazania czasowe, bo po zakończeniu ciąży laktacji oczywiście szczepimy. Jedyne wskazanie absolutne i bezterminowe, bezwzględne to są reakcje anafilaktyczne w wywiadzie. Takie osoby, które zareagowały anafilaktycznie, absolutnie nie powinny być szczepione. I te przypadki anafilaksji, które do tej pory opisano po szczepionce pfizerowskiej, które się zdarzyły w Wielkiej Brytanii chociażby, to były przypadki osób, które nosiły przy sobie adrenalinę, czyli miały reakcje anafilaktyczne w wywiadzie, czyli w ogóle nie powinny zostać zaszczepione. A więc nie szczepimy osób z wywiadem anafilaktycznym, i nie szczepimy również osób w fazie ostrej infekcji wirusowej bądź bakteryjnej przebiegających z gorączką. I znowu jest to przeciwwskazanie czasowe. Kiedy infekcja się kończy, oczywiście możemy pacjenta zaszczepić. Mamy także przeciwwskazania względne. W tych względnych przeciwwskazaniach, naprawdę względnych, są zaburzenia krzepnięcia, także wynikające ze stosowania antykoagulantów. Proszę pamiętać, że preparat podajemy domięśniowo, stąd też możliwość wylewu w mięśniach. Niemniej jednak no, te igły stosowane w szczepieniach są bardzo wąskie, delikatne, więc tutaj myślę, że trzeba za każdym razem
razem rozważyć korzyści i ewentualne straty wynikające z zaburzeń krzepnięcia i myślę, że korzyści w większości przypadków będą przeważały. I to jest w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o przeciwwskazania do szczepień. Teraz ważna uwaga, która i rzecz, o którą Państwo mnie często pytacie. Przeciwwskazaniem do szczepień przeciw SARS-CoV-2 nie jest obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2, także nie jest wysokość miana w żaden sposób decydująca tych przeciwciał o tym, czy szczepimy, czy nie szczepimy, a także przebycie COVID-19. Stoimy na stanowisku, że u osób, które przebyły COVID, szczepionka nie jest niebezpieczna, natomiast może wzmocnić ich odporność na dłużej przeciwko temu wirusowi, bo wiemy, że bywają ponowne zachorowania, być może jest to związane z kolejnym wariantem, którym się zakażamy, czy ze spadkiem odporności, straceniem przeciwciał. Także stoimy na stanowisku, że ozdrowieńców także szczepimy oraz osoby, które mają przeciwciała. Jeżeli ktoś z Państwa wymaga innego szczepienia w tym samym czasie, czy w zbliżonym czasie, to przyjmujemy założenie, że odstęp pomiędzy szczepionką przeciw SARS-CoV-2 a innym szczepieniem, prawdopodobnie będzie to szczepienie przeciw grypie, jeśli ktoś go jeszcze nie dokonał, powinien wynosić 7 dni. Czyli nie ma tutaj jakiejś wielkiej kolizji, można to wszystko razem połączyć. Teraz proszę Państwa, jak będzie wyglądał harmonogram szczepień, który też warto sobie uświadomić. W tej chwili mieliśmy bardzo krótko, bo około tygodnia na ustalenie harmonogramów, ewentualną ocenę przeciwciał przed szczepieniami. To robimy bardziej ze względów naukowych niż takich, żeby zdecydować, kto powinien być szczepiony albo nie. Czyli przygotowanie się logistyczne do szczepień, przygotowanie gabinetów, przygotowanie lekarzy, którzy będą szczepili. I tu okazało się, że ten czas mieliśmy bardzo krótki, jeszcze wchodzą święta i od 28 grudnia, być może nawet 27, rozpoczynamy szczepienia pierwszą dawką, czyli tutaj będą pierwsze osoby, które otrzymają pierwszą dawkę szczepionki. Drugą dawkę te osoby otrzymają po 3 tygodniach, czyli to będzie 18 stycznia. I jeżeli mamy konkretną populację do zaszczepienia, na przykład medyków w danym szpitalu, to cały cykl pierwszy powinien się wyrobić w ciągu 3 tygodni. Tak trzeba ustawić program szczepień, harmonogram, żeby w ciągu 3 pierwszych tygodni zaszczepić wszystkich chętnych, po to, żeby uniknąć kumulacji pierwszej i drugiej dawki po 18 stycznia. Więc tutaj szczepimy, wyszczepiamy wszystkich i potem w tych samych odstępach czasowych, 3-tygodniowych, zaczynamy podawać drugą dawkę. Zakończenie tego cyklu powinno według kalendarza nastąpić 5 lutego, ale od 25 stycznia pierwsze osoby, które zostały zaszczepione 28 grudnia, zaczną uzyskiwać odporność. Ta odporność prawdopodobnie będzie już wcześniej, ale możemy powiedzieć, że po tygodniu od drugiej dawki jesteśmy odporni na zakażenie. W 95% przypadków jesteśmy odporni na zakażenie SARS-CoV-2. Nie ustalono jeszcze, czy będzie się to wiązało ze zmniejszeniem ryzyka na tyle dużym, że będziemy w stanie pracować bez odpowiednich zabezpieczeń. Na razie tutaj się nic nie zmienia w tej kwestii, natomiast na pewno będziemy spokojniejsi i będziemy czuć się bezpiecznie w obliczu zakażeń, które w populacji cały czas krążą. Proszę Państwa, podsumowując, szczepionka jest skuteczna i bezpieczna. Proszę się szczepić, a jeżeli kogoś jeszcze nie przekonałam, to chciałam przypomnieć, że 70 lat temu mieliśmy na świecie dramatyczną zupełnie epidemię dotyczącą nie tak jak w tej chwili ludzi w sile wieku, ale dzieci, epidemię polio. Tu jest zdjęcie z lat 50. ze Stanów Zjednoczonych, gdzie pokazano taką halę tak zwanych żelaznych płuc, czyli aparatów podtrzymujących oddychanie u dzieci z zapaleniem rdzenia w przebiegu polio. Wtedy w ciągu kilku lat tysiące dzieci straciły życie w przebiegu zakażenia polio. Kolejne tysiące zostały kalekami do końca życia, ponieważ to jest choroba, która
pozostawia trwałe uszkodzenia, trwałą śmierć korzeni przednich rdzenia kręgowego i kalectwo dożywotnie. I proszę Państwa, wtedy też były ogromne kontrowersje, kiedy pojawiła się nowa, wyprodukowana na zapotrzebowanie wywołane tą epidemią szczepionka przeciwko polio. Nowa. Ci rodzice, dzieci, które były szczepione, też mieli ogromne niepokoje, czy szczepić, czy nie szczepić. Ale okazali się ludźmi odważnymi, być może o dużo odważniejszymi niż my dzisiaj. I zaufali medycynie i zaszczepili. I proszę Państwa, proszę popatrzeć, co się stało. W ciągu kilku miesięcy zdecydowanie spadła liczba zakażeń, a praktycznie w ciągu roku skończył się problem epidemii polio. Później wprowadzono kolejną edycję szczepionek OPV, która praktycznie wygasiła całkowicie polio. W krajach szczepionych polio nie ma. Takich przykładów możemy mnożyć. Możemy mnożyć przykłady z zakażeń HBV, które na moich oczach, w trakcie mojej praktyki medycznej, odkąd jestem lekarzem, kompletnie zniknęły jako nowe zakażenia z polskiej populacji w wyniku właśnie szczepień. Tutaj mamy oczywiście szczepienia obowiązkowe. Szczepionka przeciw SARS-CoV-2 nie jest obowiązkowa, a jest refundowana przez państwo, co jest w ogóle unikatową opcją, bo na ogół szczepienia refundowane są szczepieniami obowiązkowymi. Tutaj pozostawiono Państwu dowolność, ale zalecam wybrać dobrze. Wybrać autostradę, a nie polną drogę do zakończenia szczepień. Dziękuję za uwagę.